Dzień dobry. Witam i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w pokoju w poniedziałek 8 stycznia. W modlitewniku z Biblią na co dzień znajdziemy takie słowa wyznaczone na dzisiejszy dzień. W Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, w 9 rozdziale czytamy: radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa. Natomiast w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, znajdziemy słowa: ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Moi drodzy, kiedy spojrzymy na dzisiejszy fragment z Księgi Izajasza, to słowa te mogą pokierować nasze myśli w stronę obrazu obfitych żniw, czasu radości i uznania za codzienny trud pracy. W naszym duchowym życiu te słowa mówią o głębszej prawdzie, mianowicie o radości, która płynie z Bożej obecności w naszym życiu. Wiemy, szczególnie jeśli mieszkamy na wsi albo spędzamy wakacje na wsi, że żniwa to jest szczególny czas. To czas zbierania plonów, zbierania owocu ciężkiej pracy, troski i opieki. W kontekście naszej wiary żniwa symbolizują zbieranie duchowych owoców naszych działań, naszej wierności i zaangażowania w życie z Bogiem. I tak jak rolnik cieszy się, zbierając plon swojej pracy, tak i my mamy powody do radości, widząc, jak nasza wiara, nasza osobista relacja z Bogiem przynosi owoc zarówno w naszym życiu, ale też w życiu innych ludzi. Ta radość jest unikalna. Jest to radość, która przekracza ludzkie pojmowanie. Radość, która jest obecna nawet w trudnościach. Podobnie jak rolnicy cieszą i radują się ze żniw, niezależnie od trudności napotkanych w danym roku, tak i my również możemy cieszyć się z obecności Bożej, nawet gdy napotkamy przeszkody. Jak więc możemy pielęgnować tę radość w naszym życiu? Przede wszystkim przez dziękczynienie. Każdego dnia mamy przecież wiele powodów, żeby dziękować Bogu. Za Jego obecność, za Jego opiekę, za ludzi, których umieścił w naszym życiu, za Jego błogosławieństwo. I tę radość pielęgnować możemy również przez zaufanie. Zaufanie Bogu w trudnościach i niepewnościach życia jest świadectwem naszej wiary. I wreszcie poprzez służbę. Służąc innym, dzielimy się radością, którą sami otrzymaliśmy od Boga. Niech więc nasze życie będzie pełne radości, jak radość żniw. I niech ta radość będzie świadectwem naszej wiary, naszej nadziei i naszej miłości do Boga. Niech będzie siłą, która prowadzi nas przez wyzwania i różne trudności, z którymi musimy się mierzyć. I niech przypomina nam o obfitych duchowych plonach, które są obietnicą naszej wiary. Amen. Życzę dobrego dnia.